Witajcie. Nazywam się Joanna Marcińska, jestem akompaniatorem i nauczycielem gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie. Właśnie wróciłam z pracy i zastanawiałam się, jak się zrelaksować. Myślę sobie, film nie, książka, no chyba nie mam siły. I wiecie co? Siadłam i pograłam w film. Uwielbiam to. Wieczór, mała lampka i moje pianinko. Cudowne. Chciałabym zachęcić Was do poznania tej przyjemności, jaką jest właśnie gra na fortepianie. Słuchajcie utworku, który możecie wykonać już w pierwszej klasie. Kot i mysz. Fortepian to król instrumentów. Jest to niezwykle uniwersalny instrument. Właściwie mówi się, że to nie jeden instrument, tylko cała orkiestra. Odnajduje się w każdym stylu muzycznym. Możesz właściwie na nim zagrać wszystko, co sobie wymarzysz przy odpowiedniej pracy. Możesz grać jazz, możesz grać muzykę filmową, możesz grać muzykę romantyczną czy klasyczną. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz. Czym może być jeszcze dla Ciebie, czym jest dla mnie gra na fortepianie? Gra na fortepianie powoduje, że możesz się przenosić w inne krainy, odrywać od swoich trosk, możesz wyrażać swoje emocje, żal, smutek, radość. To swoistego rodzaju pamiętnik. Możesz po prostu znajdować ukojenie w grze na fortepianie, uspokajać się. Możesz również odnaleźć w tym swoją życiową pasję. I to jest bardzo piękne. Pasja powoduje, że każdy dzień ma smak przygody. Jest jedna rzecz, o której Cię mogę zapewnić. Przychodząc tutaj, na pewno znajdziesz przyjaciół. Relacje, które nawiązujemy w szkole muzycznej, często są zdecydowanie silniejsze. Wynika to z tego, że wspólne przeżycia muzyczne, wspólne zainteresowania, wspólne pasje, wspólne koncerty, próby są czymś, co bardzo jednoczy. Oczywiście gra na fortepianie może być również ciężką pracą. Zależy od tego, jakie cele sobie postawisz. Czy to będzie po prostu gra dla siebie, dla swojej przyjemności, czy udział w konkursach międzynarodowych i kariera solisty.
Ale bardzo przyjemne jest, kiedy czujesz, że ta praca przynosi efekt. Odkrywasz wtedy, że również praca może być wielką przyjemnością. Powiedz, czy lubisz lekcje gry? Tak. To chodzić do szkoły muzycznej, dlatego, bo można się wiele nauczyć. Można też być sławnym muzykiem w przyszłości. Podsumowując, jeśli chcesz po prostu nauczyć się grać na fortepianie, jeśli chcesz znaleźć przyjaciół na całe życie, jeśli chcesz odnaleźć swoją pasję, jeśli chcesz przeżyć przygodę, zachęcam do przyjścia na egzamin i zapisania się do klasy fortepianu w naszej przepięknej szkole muzycznej. Jest sympatycznie. I kulturowo.